Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito cedzi śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, już za 3 dni mamy 1 listopada, czyli czas odwiedzin naszych bliskich, którzy już odeszli. Planujemy zapewne jakieś wyjazdy, bliższe, dalsze. I dzisiejszy magazyn poświęcam właśnie temu, jak przygotować się do ewentualnych takich podróży oraz jak zachować się w pobliżu cmentarzy. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. To święto 1 listopada to czas szczególny, kiedy można powiedzieć cała Polska rusza w podróż bliższą bądź dalszą. I aby taka podróż zakończyła się szczęśliwym powrotem, musimy zadbać nie tylko o groby, ale też o nasz pojazd. Także mamy jeszcze 2 dni, aby przejrzeć ten nasz samochód, chociaż szybko przejechać się na stację diagnostyczną, jakąś krótką ścieżkę zrobić, zajrzeć chociażby do hamulców, aby jakieś niespodziewane awarie nie zaskoczyły nas w podróży. Jest to czas wolny dla większości osób, także o jakiejś szybkiej naprawie w takich dniach raczej możemy sobie tylko pomarzyć, dlatego warto chociaż poświęcić te 5 minut, zajrzeć do newralgicznych miejsc w aucie, chociażby sprawdzić, czy te klocki hamulcowe nam się już nie kończą. Tak jak mówię, mamy jeszcze te 3 dni, aby takie szybkie naprawy sobie wykonać i wyruszyć w tą podróż bezpiecznym autem. Ale tak jak wspomniałem, duży ruch oczywiście spodziewany jest jak co roku na drogach, nie tylko przy cmentarzach, ale w ogóle duża część Polski podróżuje i musimy mieć się na baczności. Oczywiście służby policyjne zapowiadają jak coroczną akcję znicz, która będzie polegać nie przede wszystkim na kontroli tego, co się dzieje wokół cmentarzy. Służby mundurowe będą pomagać nam w zajmowaniu miejsc parkingowych, koordynować ruch wokół cmentarzy, ale również będą patrole rozstawione oczywiście na trasach. Panowie będą sprawdzać i trzeźwość, jak i stan techniczny pojazdów. Dlatego też ten stan też należy wziąć pod uwagę. I tak jak wspomniałem, mamy jeszcze chwilkę czasu, aby temu naszemu pojazdowi się troszkę przyjrzeć. W tym roku 1 listopada wypada w piątek, dlatego ten ruch drogowy z pewnością rozłoży się również i na weekend, czyli sobotę i niedzielę. Zapewne jak co roku ten okres powrotów właśnie z dalszych wyjazdów, z odwiedzin rodziny w dalszych zakątkach Polski na pewno rozłoży się na niedzielę. Zapewne będą również apele ze strony służb mundurowych o bezpieczny powrót. Dlatego też ta akcja znicz tegoroczna policji zaczyna się już w czwartek wieczorem, skończy się późnym wieczorem dopiero w niedzielę. Ale oczywiście wiele osób nie wyobraża sobie nie odwiedzić grobów konkretnie 1 listopada, dlatego ten ruch jak co roku wokół cmentarzy, jak i na drogach będzie zdecydowanie wzmożony właśnie w tym dniu. W niedzielę musimy się przygotować na ewentualne problemy z powrotem.
bo też tak wiele osób może sobie rozłożyć ten czas z tego tytułu właśnie, że mamy taki wydłużony troszeczkę weekend. Jeżeli chodzi o zmiany organizacyjne wokół cmentarzy suwalskich, no państwo, co jesteście mieszkańcami co roku, widzicie, jakie te zmiany są. Generalnie co roku podobne są, jakichś wielkich zmian nie ma, ale warte są przypomnienia. Otóż jeżeli chodzi o cmentarz przy ulicy Reja, na którym właśnie jestem, będą wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe. To miejsce, teren zielony, na którym właśnie teraz stoję, też będzie udostępniony jako miejsca parkingowe. Właśnie w tym okresie będą wyznaczone miejsca parkingowe. Również służby mundurowe, które będą przydzielone do patrolowania tego terenu, również będą państwu pomagać w zajmowaniu tych miejsc. Całkowity zakaz parkowania będzie na ulicy Reja po stronie zachodniej, od strony wjazdu do żwirowni, czyli w tą stronę do Białej Wody, do cmentarza. O czym należy wiedzieć tutaj przy cmentarzu na ulicy Reja? Otóż oczywiście ten parking nie jest za wielki, a pamiętam, co roku tutaj jest problem z zaparkowaniem, ale służby mundurowe, które tutaj będą, zawsze pomagają w zajmowaniu tych miejsc. Przy samym parkowaniu pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Może te 10 cm, jak bliżej staniemy innego auta, może pozwoli to innym odwiedzającym zająć miejsce parkingowe. Także nie myślmy tylko o sobie, ale też ułatwiajmy parkowanie innym. Jeżeli chodzi o cmentarz na ulicy Bakałarzewskiej, jak co roku będzie szereg zakazów. Także jadąc ulicą Mickiewicza w stronę cmentarza, oczywiście mamy zakaz skrętu w lewo w ulicę Zarzecze. Tak samo jadąc ulicą Staszica, nie możemy przejechać bezpośrednio w ulicę Zarzecze. I taka sama sytuacja, wyjeżdżając z ulicy Zarzecze, nie skręcimy w lewo w stronę ulicy Bakałarzewskiej. Również wokół samego cmentarza proszę zwracać szczególną uwagę na znaki, które będą postawione na ten okres. Generalnie wszystkie ulice okalające cmentarz mamy zakaz zatrzymywania się i postoju, oprócz wyznaczonych miejsc parkingowych. Też wzdłuż cmentarza ulicy Bakałarzewskiej będzie wyłączona ścieżka rowerowa. To informacja dla osób, które poruszają się rowerem. Dużo więcej możliwości do zaparkowania, dużo więcej miejsca, gdyż będzie również otwarta teren giełdy samochodowej, gdzie jak co roku będzie można zaparkować. I tam pamiętam, że dużo miejsca również jest. Te parkingi usytuowane i przy stadionie też sporo aut pomieszczą, także tych możliwości przy cmentarzu na ulicy Bakałarzewskiej jest zdecydowanie więcej, ale też i większy ruch, no z racji wielkości nekropolii. Oczywiście jest to okres zadumy, ale szanowni państwo, policja też apeluje, abyśmy też mieć zdrowy rozsądek w wybieraniu się na cmentarz. Nie zakładać jakiejś biżuterii widocznej na sobie, ilość pieniążków przy sobie minimalna, tyle ile nam naprawdę potrzeba, gdyż są osoby, które przychodzą na cmentarz nie po to, żeby odwiedzić naszych bliskich, którzy już odeszli, ale żeby się wzbogacić. Mówię tu oczywiście o wszelkich złodziejaszkach, kieszonkowcach, którzy korzystają z racji tego, że jest tłum, że niektóre osoby są w zadumie. Także apel policji, abyśmy naprawdę uważali też, co się dzieje wokół nas. Czy te ręce w kieszeni, to aby nasze są ręce. Tymi słowami żegnam się z państwem. Dziękuję serdecznie za uwagę i bezpiecznego powrotu z weekendu. Do widzenia.